No, dzisiaj to miałyśmy piękny, proszę Państwa, wernisaż. Andrzej Potkański. Rzeczywiście piękne obrazy dużego takiego formatu, edukacyjne, obrazy pouczające, wspaniałe. Także w tych czterominutówkach chciałyśmy pokazać, proszę Państwa, co tutaj w tej żebracznicy wielkiej na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie się dzieje. No Janek Witek, już on nie żyje, bo umarł na zawał serca, ale zawsze mówił, że po Mazowieckiej nie trzeba wchodzić do domu artysty plastyka, ale po samej ulicy Mazowieckiej, gdy ktoś się przejdzie, to od razu mu rak ustąpi, jeżeli ma tego raka, to znaczy chodzi o chorobę. No właśnie, czyli Janek Witek widział dużo pozytywizmu w samej tej ulicy Mazowiecka Street in Warsaw. Mazowiecka Street in Warsaw. Welcome, welcome, welcome. No i na tej Mazowieckiej, proszę Państwa, gdyby się Jezus Chrystus pojawił, to przecież by te dewotki, bo tam nie było ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani prawosławnych, te dewotki by tak na niego się gapiły tym wzrokiem swoim bazyliszkowym, moherowym, oceniająco, że Jezus Chrystus to prosto w dziesiątkę cygano, żydodziado gadom dał taką lekcję, że przebrał się po prostu za żebraka. Za żebraka jak wyglądał? No pewnie wyglądał tak jak żebracy w tamtym czasie, w tamtym okresie wyglądali. Jezus Chrystus wiedział, to więc się przebrał. Jedna kobieta go pohańbiła. No ale wiesz, potem jak trzeba było do królestwa wpuścić, to odźwierny Jezus Chrystus pamiętał, że tam nie przepędziła, tam nie wygnała. A dlaczego? No bo może był brzydko ubrany, a może był ubrany nie tak, jak ona sobie życzyła. No wiecie, jak to żebracy wyglądają. Niezbyt pięknie. A tutaj faryzeusze musieli wyglądać pięknie, aż nadpięknie, aż nazbyt pięknie. Także wiecie Państwo, do nieba ta baba nie weszła, ale jaka to edukacja, jaka to lekcja, że takie te baby, które obcinają, które spoglądają w domu artysty plastyka, to one w ogóle się sztuką nie interesują, bo one, jeżeli oceniają, jeżeli ich interesuje bardziej ktoś, kto ogląda dzieła, sztukę i obcinają, jak to ta Rumunka mówiła, Ireczek, tym wzrokiem obcinają, to znaczy, że to jest taka jakby krytyka. Nie krytykuj, nie oceniaj, a mów od siebie. To jest lekcja ze szpitala psychiatrycznego na Gruzińskiej 6, że w ciągu 2,5 miesiąca możesz wszystkiego się nauczyć. Nie oceniaj, nie krytykuj, a mów od siebie. No to więc na Mazowieckiej 11a było kilka osób takich zgrzytających zębami, proszę Państwa, w domu artysty plastyka. No i co? No i takim Jezus Chrystus się objawił jako żebrak. No Jezus wygrał, a bo się przy okazji okazało, że to ta chobota, to ona nie przyszła na sztukę, tylko przyszła kombinować, przyszła kręcić, przyszła oceniać i ma w tym wszystkim jakąś jedną wielką filozofię. Oczywiście, że złą filozofię, tutaj internet dzisiaj wypowiadał się na ten temat, że w tym musi być jakaś zła filozofia. Można powiedzieć krótko, że szatan, diabeł was zwodzi. Jesteście sługami jego, sługami szatana, diabła. On pookręcał was na wszystkie swoje paluszki. Ma was gdzieś. Jesteście nawet przez te stroje faryzyjskie, piękne kolorowe kwiaty, nikim i niczym dla niego, bo szatan, diabeł wami pomiata.